Nominowani to ASTS Olimpia Unia Grudziądz oraz Datom Bogoria Grodzisk Mazowiecki. Brawa dla nominowanych. A na scenę zapraszam pana Andrzeja Suprona, który wręczy tę nagrodę. Witamy serdecznie, gorące brawa dla mistrza świata i mistrza Europy, srebrnego medalisty Igrzysk Olimpijskich w zapasach. Diamentowa rakietka dla drużyny roku, dla ASTS-u Olimpii Unii Grudziądz. Wielkie brawa. Brawa, brawa, jeszcze mocniejsze brawa, proszę państwa. Brawa zasłużone, no nie często się wygrywa takie wspaniałe trofea. Ja chciałbym osobiście serdecznie podziękować za zaproszenie. Pamiętam o tych 30 sekundach, mam doświadczenie, jakby nie było z tego roku. Znamy się, więc ci nie przypominam. Cieszę się, że jesteś jacyś tutaj również, bo by się okazało, że tylko zapaśnik się zna na tenisie stołowym. Moja dzisiaj to obecność nie jest przypadkowa. Ja swojemu synowi ostatnio pod choinkę kupiłem stół ping-pongowy, także proszę państwa, ćwiczę na górze z synem cały czas. Czyli może nie w Rio, ale na następnych igrzyskach być może nasz kraj będzie reprezentować młody Suprun. O tak, ja jedynie to na odbojach. Nie ukrywam, że Basia Kowalska była również osobą, która zainicjowała mnie tenisem nie tylko stołowym, ale i ziemnym, która mnie dzisiaj tutaj do państwa zaprosiła. Ja osobiście wam zazdroszczę. Zazdroszczę, ponieważ zapaśnicy jeszcze nie mają takiej gali, no ale jak zostanę prezesem, no. W każdym razie jeszcze raz serdecznie dziękuję nominowanym, a właściwie zwycięzcom tej wspaniałej nagrody. Ja z tego miejsca też bym chciał serdecznie podziękować. Cieszę się, dziękuję tym, którzy się przyczynili do tego, że to myśmy odebrali. To świadczy o tym, że sport jest nieprzewidywalny. My jako drużyna, nie będąca liderem, czy nie mianowanym do tego, żeby być mistrzem Polski, to nam się udało i to jest piękne w tym sporcie, że do końca to jest nieprzewidywalne. Dziękuję. Dziękuję sobie.